Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest kobieta znana z telewizji polskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej. Aktorka filmowa, serialowa, ale uwaga, tu jest hit. Poznała Brada Pita, Arnolda Schwarzenegera. I pracowała z wieloma hollywoodzkimi gwiazdami: Julian Moore, Donald Sutherland, Telly Sawalas, Ben Kingsley, Wesley Snipes, Kira Sedgwick i Jean Moreau. Emigrantka, która zaczynała swoją drugą karierę na obczyźnie. Co prawda, karierę w tym samym zawodzie, ale jednak w innym środowisku otoczeniu z nowymi warunkami. Wejście do show biznesu nawet we własnym kraju nie jest łatwe, a co dopiero za oceanem. Ma w sobie niezwykły magnetyzm, o czym z całą pewnością za chwilę przekonacie się sami. Moim gościem jest jedna z najpiękniejszych polskich aktorek, Liliana Komorowska. Zanim jednak przejdę do rozmowy, zapraszam Cię na krótkie intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Moda na sukces. Jak sama nazwa wskazuje, będę poruszać się wokół dwóch zagadnień: wizerunku i sposobu myślenia. Dlaczego? Bo sukces przychodzi wtedy, gdy te dwa elementy idą w parze i wzajemnie się wspierają. Zapraszam. Dzień dobry, Liliano. Wolisz yy, Liliana, czy Lila? Lila dla prywatnie, dla ludzi, którzy mnie lubią, a Liliana, bardzo oficjalna, ponieważ my się już znamy. Także możesz Mógłbyś mówić Lila, lila pięknie, oczywiście. Pięknie. No to będę muszę powiedzieć, że jestem zachwycona jedną i drugą wersją. Liliana, czy Lilia. gdybym miała córkę, to bardzo chętnie. <grym> dziękuję. <grym> Tradycją tego podcastu są trzy. Szybkie pytania na początku i bardzo Cię też proszę o takie króciutkie, szybkie, takie odpowiedzi, które przychodzą Ci jako pierwsze do głowy. Mm -hmm. Już emigrowałaś do innego kraju w swoim życiu, masz to doświadczenie. Wyobraź sobie, że dostajesz propozycję od Chińskiego Instytutu Sztuki Filmowej, choć nie wiem, czy istnieje taka instytucja, ale załóżmy. <grytanie> I chcą zrobić z Ciebie gwiazdę no, tamtejszego kina. Ale pod warunkiem, że przeprowadzisz się na stałe. Co robisz? Myślę, że zrobiłabym to, ponieważ jestem osobą bardzo odważną i e, dla mnie nie ma barier. Także nauka języka chińskiego poszłaby mi chyba bardzo dobrze i podbiłabym ten, ten kraj. Odważna jest. Oczywiście. Kino amerykańskie czy polskie? Wiesz, e, no już teraz amerykańskie, chociaż kocham polskie, także to jestem rozdarta w tej chwili. To Na to dwoje. Musiałabym tak jesteś pod ścianą i po prostu mierzą do ciebie i mówią musisz odpowiedzieć. Które? Na amerykańskie. <laughs> online czy offline? Offline. Ja kocham taki kontakt bezpośredni. I bardzo się cieszę, że się spotykamy, a muszę powiedzieć, że poznałyśmy się online. Ale oczywiście ja też wolę spotkania osobiste, więc szybko z online jesteśmy offline. offline. <laughs> Dobrze, rozgrzewka za nami. Lilianę możecie kojarzyć z filmu Kariera Nikodema czy chociażby serialu kryminalnego, jednego moim zdaniem z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek w Polsce wyprodukowano, 07 z Zgłosi. I Lila, muszę od tego zacząć, dlatego że jestem zakochana w Borewiczu, do dziś, choć nie ma już go z nami niestety. Zdrać kilka smaczków z planu zdjęciowego. Wiesz, ja muszę ci powiedzieć, że ja tam bardzo dużo płakałam, bo miałam y, taki... Moment, w którym grałam córkę postaci, która została zabita, no i musiałam opowiadać, jak to się działo, bo byłam świadkiem. W związku z tym pamiętam tylko jedno: że on mnie trzymał za rękę cały czas. Żeby, bardzo, żeby był bardzo miły i taki był empatyczny. A ja musiałam, a, a i w związku z tym pomagało mi to, żeby te łzy same się produkowały czyli nie było tam romansu żadnego z Borowicza on w każdym odcinku miał romans nie, ja byłam, ja byłam taką młodą jeszcze aktorką ale pamiętam, że wokół kręcił się taki bardzo przystojny chłopak i mówię, kto to jest bo on ma taką charyzmę, że on na pewno zrobi karierę, wiesz kto to był? Boguś Linda on właśnie grał wtedy we Wrocławiu bo graliśmy we Wrocławiu on grał we Wrocławiu Hamleta I ja mówię, to jest człowiek na którego trzeba zwrócić uwagę. I miałam taki, wiesz, zmysł. Masz oko. Mam oko, tak. Nieźle. Lira, skończyłaś szkołę teatralną i była fala wznosząca, mhm. kariera się rozwijała, a tu trzask, prask, rzucasz wszystko i wyjeżdżasz na zawsze. To nie są łatwe decyzje. Sama też jestem emigrantką, wiem o co chodzi. No i też takie decyzje pociągają ze sobą no, degradację, pewnego rodzaju oczywiście, dużą zmianę w karierze i też w życiu prywatnym. Jak sobie z tym poradziłaś? Dla mnie to był moment w moim życiu, w którym ja już coś osiągnęłam wtedy w Polsce Ludowej. I pomyślałam sobie, że to jest niewystarczające dla aktorki, która chce naprawdę coś więcej od swojego zawodu w momencie, kiedy jest barykada w postaci tego stanu wojennego, który 13 grudnia. To był 1981 rok, i nigdy nie zapomnę, że, że wtedy mieliśmy, my jako aktorzy, postanowiliśmy zrobić bojkot telewizji. Nie mogliśmy nigdzie występować, więc ja byłam po prostu bardzo głodna, jako młoda aktorka, tego, żeby, żeby swój zawód, który wykształciłam, żeby, żeby poszedł w świat. I y, miałam propozycję do, ze Stanów Zjednoczonych do zrobienia jednego filmu i zajęło mi cały rok, żeby żebym mogła zdobyć paszport i wizę na to. I dostałam to i pamiętam, że w okolicy 20 grudnia 1982 roku, czyli cały rok w stanie wojennym wyjechałam do Stanów i dostałam błogosławieństwo Błogosławieństwo od moich rodziców. I powiedzieli mi Liliana Tyjeć, A przede wszystkim miałam również spotkanie przy okazji e, takie, e, przesłuchania do filmu Motywacje Andrzeja Wajdy. I e, jak przyszłam na to przesłuchanie i, i z Olgierdem Łukaszewiczem mieliśmy parę scen, Pan Andrzej Wajda popatrzył na mnie i mówi, dziecko, co ty tu robisz? Przecież ty nie możesz grać żony górnika, ja cię widzę w Hollywood. On był takim po prostu wizjonerem, on był człowiekiem, który na przykład Acie Poźniak powiedział, ty musisz kochana i jechać do tego Hollywoodu. Także on ma właściwie bardzo, miał wtedy bardzo dobre um, przeczucie, że, no ja pojechałam. Nie dlatego, że pan Wajda chciał, żebym ta wylądowała, ale były takie okoliczności. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj reżyseruje film, który się nazywa Wajda. To jest film z Marysią, z Marsko Koczanowicz. Jestem niezwykle dumna, bo od 2017 roku robię ten, robię ten film i on jest teraz w momencie produkcji przełomowej, ponieważ zrobiłam wywiad z Martinem Scorsese w Nowym Jorku i jedziemy po Hollywood, po prawdziwe Wielkie Gwiazdy, które, na których od piętno jakby odniósł Andrzej Wajda. Także to się jakoś gdzieś łączy, prawda? No właśnie, tak, historia zatoczyła koło to po pierwsze, ale ja się spodziewałam, o tym pod na końcu tego podcastu, że spojrzałam na Twój rocznik, jak się przygotowałam do tego wywiadu, i sobie pomyślałam: Większość kobiet w tym wieku jest na emeryturze a emeryturę Cię będę pytać ale spodziewałam się, że w ogóle Ty emerytura to się nie, nie spina. to się nie spina, bo ja nie ma takiego słowa. Tak jak nie ma słowa pod tytułem wiek no dla mnie. Ale mówiąc o tym, czy ja, jak to było dla mnie, że ja byłam już przygotowana. To znaczy, to jest ten moment, kiedy cały rok czekam na to, aż wreszcie odsłoni mi się i otworzą mi się te drzwi i będę mogła zaistnieć tam, po tamtym... A ja już i język angielski miałam oczywiście... To chciałam zapytać, co z językiem? Nie, język angielski już uczyłam się i francuskiego trochę się uczyłam, ale tam poznałam bardzo, bardzo fajnych ludzi, przede wszystkim z, z, z polskiego środowiska, którzy mi też pomogli, otworzyli drzwi i, i, i dostałam szansę. Dostałam szansę właśnie, którą trzeba wykorzystać. Jeżeli się ją ma, to... Błagam, żeby każda młoda dziewczyna, która ma już język, już wie, że może mieć wizę i może mieć te wszystkie inne administracyjne sprawy załatwione, żeby jednak nie przegapiła tej szansy. Wiesz co, Ja mam ta, też takie doświadczenie, że jak wyjechałam z Polski, ja akurat w, w, do kraju europejskiego, więc nie tak daleko jak ty, <grych> ale jest taki moment dla emigranty, kiedy przekracza granice nowego kraju, zwłaszcza że jeśli się tak za bardzo nie do końca spodziewasz i nie jest to jakimś Twoim wielkim życiowym marzeniem, żeby wyjechać, że wiesz, osiadasz w tym miejscu i sobie myślisz, no super, i co teraz? Jakie było twoje, co teraz? Choć jak opowiadasz, to mam wrażenie, że wpadłaś tam po prostu i zostałaś od razu zaangażowana do wszystkiego, ale opowiadaj swoją nie, historię. To nie było tak od razu, to tak było kropka po, kropku, bo trzeba, po kropce, bo trzeba było przede wszystkim znaleźć się w tym, w tym świecie tam. Ja miałam właśnie przyjaciół, więc oni jakby mi bardzo pomogli, ale w świecie zawodowym to trzeba przede wszystkim znaleźć zahaczenie o agenta. I ja miałam takie szczęście, że Davian Littlefield która wtedy reprezentowała Andy McDowell, która była mu świeżutką modelką i reprezentowała paru innych świetnych, młodych aktorów, wzięła mnie do swojej stajni. I powiedziała: Liliana jest taki, to się nazywa telenowela Soap Opera, i tam jest właśnie rola. Wydaje mi się, że mogłaby ją zagrać rola Daphne Grimaldi w takiej dużej um, NBC, która miała wielkie kultowe. Na, wszyscy, wszyscy oglądali wtedy o godzinie drugiej po południu. No i ja te role dostałam po trzech, czterech wywiadach, bo to wtedy nie było on, self-tape, czyli, czyli nic off, online, tylko wszystko było offline. Trzeba było się spotkać, trzeba było ich przekonać. I wyobraź sobie, że ja tam znalazłam to miejsce, no i przez następne trzy lata od godziny piątej rano musiałam wstawać, musiałam być pod, w pewnym miejscu spotykać się z aktorami, jechać limuzyną do studiów w NBC na Brooklynie i tam praktycznie całe dnie spędzać, ponieważ ja gram bardzo dużo, dużą postać, czarny charakter, także bardzo dużo było tych dziwnych zwrotów akcji, no i cała narracja czasem była oparta na mnie, na mojej postaci. Także ja się tam wtedy nauczyłam świetnie języka angielskiego. To jest ciekawa historia, bo poruszyłaś tą kwestię opery mydlonej. W Polsce to postrzeganie opery mydlanej jest trochę takie, że wiesz, aktor filmowy czy serialowy, jest, zwłaszcza kiedy gra w takich dobrych serialach, jak słyszy Opera Mydlana, notabene tu muszę powiedzieć, że jedną z najbardziej znanych opery mydlanych w Polsce jest Moda na Sukces. <y> <y> <Robiąc> <y> to... <y> 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 Więc Aktorów ci kojarzy z taką trochę, powiedzmy, takim krokiem wstecz, bo tutaj tak. był Wajda. A tu nagle jest opera medlarna. Czy był też kawalerowicz, muszę Ci przerwać, bo Austeria, także wszyscy nie pamiętają z tej roli, właśnie jest je wdochy. Ale. Nie, muszę powiedzieć, że wszyscy aktorzy, którzy mają nazwisko, zaczynali w soap operze. Właśnie ja miałam przyjemność grać w, w soap operze, po operze dla ABC, który się nazywała As the World Turns, właśnie z Julian Moore, która zagrała wtedy y, bliźniaczki. Także ja wchodziłam y, na, na, na scenę, czyli na, na plan y, te, tego serialu i ona była razem ze mną, grałyśmy w, te, w tej samej scenie. Y, poza tym Brad Pitt właśnie i Schwarzenegger i Demi Moore zaczynali w tych soap także. W Stanach jest trochę jednak inaczej. Jest, a to znaczy zaczynać, to znaczy tak, żeby się tam, żeby tam nie ugrzęznąć. No tak. Czyli, żeby nie, nie poczuć, że twoja postać nagle staje się Tobą. Bo... No właśnie ja mam takie wrażenie, że z operą mydlaną jest trochę tak, że zaczynasz tam grać mhm. i nagle zastaje cię emeryturą, bo <laughs> od 20 lat zastarzasz się na planie filmowym. Dokładnie, ja, ja miałam te koleżanki, <laughs> które mówią przyjeżdżały i nagle mówią, no, ja, ja, napisałam książkę i ona podpisywała się postacią ze, z tej soap opery, także to było niesamowite i ona jeździła z tą książką, ona się nazywała Linda Gano, ale Felicia Galant z opery mydlanej pod tytułem As the World Turns, ona podpisuje jako Felicia, jako, jako Felicia Galant. To było po prostu pomieszanie z poplątaniem. Ja się tak bałam, że właśnie człowiek przestanie mieć swoją tożsamość, że jakoś ktoś nałoży jakby inny płaszcz i już nie może z niego wyjść. Także dlatego m, po prostu po jakichś pięciu, siedmiu latach, bo ja byłam w trzech różnych soap operach, oni mnie bardzo lubili, dlatego, że ja byłam czarnym charakterem. Miałam wysokie kości policzkowej, albo zabić, albo kogoś pod... Y, 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 jak było jakieś dziecko do porwania, to ja byłam pierwsza. Albo zamieszać w jakiejś rodzinie. No to jest spełnienie marzeń aktora. No, no, przeprowadziłam mnóstwo wywiadów w życiu z aktorami. I każdy mówił, o, pani, by było zagrać czarny charakter, bo to jest takie, wiesz, taka rola wymagająca, że tam podkreślasz swoje istnienia, nie tam jakiś romans, to proszę, tak. nie można. No tak, oczywiście. No jeszcze z, z pięknymi młodymi aktorami przyszło mi zagrać, a poza tym w jednym nawet, bo oni mnie bardzo lubili zabijać, więc zabili mnie, bo ja się dowiedziałam, że ja jestem również, że mam jakąś egipską krew i zabili mnie z takim wężem, który mnie uszczypnął i jadem w sposób niezwykle e, sensualny zabijali mnie przez pół godziny. <laughs> bardzo mi to reżyserowi producentowi się podobało. <laughs> e, wspomniałaś, tu padło padły właśnie bardzo ważne nazwisko w naszej tej całej rozmowie, czyli Brad Pitt. Poznałaś Brada Pitta, Wesley'a Snipesa, no Lila, wybacz, ale nie obejdzie się od, plo od plotek. jacy oni są. No, Brad Pitt to wszyscy wiemy, że on jest po prostu e, łamać serc, prawda? Jest przy, a, akurat jego ja poznałam w tym momencie, kiedy grałam w, w filmie Misja e, Misja specjalna i była, ten film był zaproszony na festiwal w Toronto, ten z, słynny międzynarodowy. No i tam się kręcił Brad Pitt, który był ze swoim filmem, a ponieważ w tych filmach dwóch aktorów, Brad Pitt i Aiden Quinn, z którym ja miałam wszystkie sceny znali się bardzo dobrze, więc jakoś zgadało się przy jednym z tych party i i zaczęliśmy rozmawiać na temat. On akurat był taki dosyć samotny, ponieważ skończył swoj, swoją relację z Gwyneth Paltrow, także widać było, że szukał. <laughs> szukał siebie i był bardzo dostępny. Także mieliśmy, mieliśmy taką fajną rozmowę. Mówi, no ale ja już jestem zaangażowana, bo miałam męża który akurat wyreżyserował właśnie ten film The Assignment, czyli misja specjalna. No i zgrało się tak, że chcieli strasznie to zdjęcie, więc ja byłam fotografem i Brad Pitt razem z Aiden Quinnem i z Christianem Duguier są na fotografii, która potem ukazała się w prasie. A ja byłam fotografką, niestety. <laughs> Także nie mogę powiedzieć, że mam zdjęcie z nim, ale mam ale tę historię. Fotografię. Ale ja zrobiłam to zdjęcie, jestem tak, jestem fotografką. Byłaś przez chwilę fotoreporterem. Tak. <laughs> Do, a, Wesley Snipes. A, Wesley Snipes. No ja z, ja z Wesley Snipesem zagrałam w takim filmie uh, The Art of War, czyli Sztuka walki. No i ten film miał premierę i w kinach w Los Angeles na czerwonym dywanie. W to, to się nazywa Chinese Theater, czyli ten taki słynny teatr to, się, to jest kino chińskie. I e, wyobraźcie sobie, że je, z jed, w jednej z tych scen ja musiałam zagrać e, Chinkę i zrobili mi taką specjalną e, e, sprawę, mianowicie oczywiście czarna paruka, e, szkła kontaktowe, czarne. I e, zrobili mi taki niezwykły makijaż, że jak ja weszłam na plan filmowy, to po pierwsze, Ej, nie poznał mnie Donald Sutherland, powiedział Liliana: O Boże, ale ty świetnie wyglądasz. A potem podszedł do mnie Łęk mówi tak. A, czy mogę się mówić z tobą dzisiaj wieczorem? A ja mówię, Wesley, ja jestem tą aktorką, która jest żoną reżysera. A on mówi, a co to znaczy? No Co to jest żona reżysera? Co to przeszkadza? Co to przeszkadza właśnie. A ja mówię, no, dla, mnie, dla mnie to jest absolutnie nie. A on mówi, o, ale naprawdę, bo on miał e, wtedy taki ciąg do kobiet azjatyckich, także te oczy zrobiły całą, taką furorę, że potem żona. Donalda Seterlanda powiedziała: Liliana, może zrobić sobie aparację plastyczną. No, <głos> czy... <głos> tak wyglądasz na dzi na co dzień. <noise> no ale nie, To są... się nie zrobiłaś, bo wiesz, nie, nie, to są piękne, nie, to że były, to były, nie, nie, to były to były tylko takie, wiesz, hollywoodzkie plotki. No. Liliana, a potem e, rzuciłaś karierę po to, żeby się poświęcić rodzinie, urodzić dzieci. I powiedz mi, bo wiesz, byłaś w takim trakcie rozwoju bardzo intensywnego tej kariery, dużo się działo. Wiesz, wyjechałaś do Stanów, tam się, tam się naprawdę dużo działo i to i ta kariera się rozwijała, czyli byłaś bardzo aktywna. Poza tym te prognozy na to, że wiesz, będzie więcej, lepiej, bardziej atrakcyjnie, były bardzo duże. I nagle to wszystko odstawiasz, jak sobie z tym poradziłaś mentalnie. Wydaje mi się, że ja nigdy nie odstawiłam tej kariery, ale na pierwszy plan wszedł zupełnie inny program mój. Mianowicie, model, na którym ja się wychowałam, to piękny związek moich dwóch rodziców 70 lat razem miłość, praca razem. Także ja poczułam, że w momencie, kiedy byłam z moim drugim mężem i ojcem moi dwojga dzieci. W Los Angeles poznaliśmy się i tam urodził się mój pierwszy syn. W momencie, kiedy byłam w ciąży z moją córką, wybuchło trzęsienie ziemi. Także trzęsienie ziemi w 1994 roku jakby wykatapultowało nas z Los Angeles, ponieważ ja w piątym miesiącu w ciąży nie chciałam już mieszkać w Los Angeles. I gdzie myśmy się przeprowadzili? Do domu rodzinnego Christiana w Montrealu. Także w tym momencie, w momencie, kiedy kobieta rodzi, kiedy kobieta potrzebuje spokoju, Wybrałam Kanadę, a Kanada jest zupełnie innym miejscem, w którym człowiek czuje się bardziej bezpiecznie, a z drugiej strony musiałam się uczyć francuskiego, musiałam, y, musiałam jakby y, tę karierę nie zaprzepaścić, ale y, odstawić ją na chwilę, ale w, nawet w momencie, kiedy dostawałam propozycję. Na przykład wtedy dostałam propozycję do serialu kanadyjskiego, pojechałam do Vancouver z dzieckiem i oni mi zorganizowali tak ten trailer, bo tam wszystko było bardzo świetnie, Ameryka Amerika i Kanada są świetnie zorganizowane, jeśli chodzi o te, o te rzeczy, że dbanie o aktora, więc mogłam karmić moje dziecko między scenami. Także to było bardzo fajne. Czyli to, nie, nie o to chodziło, żebym ja zrezygnowała ze swojej kariery, ale żebym pracowała. Tylko na mniejszych obrotach, na, na, na takich wolniejszych obrotach. A, a z drugiej strony zawsze czekałam na to, żeby Krystian żeby dał mi możliwość, żeby zagrać. Tak jak moi rodzice całe życie pracowali razem. U mnie to był ten model, na którym ja się wzorowałam. I zagrałaś? No. Wiesz, wiesz, co? Zagrałam parę ról, ale to nie było satysfakcjonujące. Moja mama zawsze pytała Liliana, dlaczego on cię zabija? <laughs> Bo on mnie zabił chyba ze cztery razy w tych filmach. <laughs> The Assignment byłam zabita, byłam zabita w, 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 w tym The Art of War, totalnie zmasakrowana. Byłam zabita w takim od, odcinku serialu, w którym zagrałam Natasza Modelkę też i przede wszystkim w pierwszym filmie, w którym ja zagrałam, gdzie spotkaliśmy się na planie filmowym The Scanners, który się nazywał Scanners 3 The Takeover. Ja byłam osobą, która została to się mówi electrocuted, to znaczy znaczy, że wiesz, wsadzono mnie do prądu i po prostu mm. <laughs> spalono mnie do żywcem. <laughs> Także wyobraź sobie, tyle razy człowiek został przez swojego własnego męża zapity. No, zaczynam jest... troszeczkę rozumieć tak śmiechem, żartem, dlaczego się rozwiedli. <laughs> wiesz, no, jakby to powiedzieć, 15 lat małżeństwa nie poszło na marne. Ja uważam, że zawsze. 15 lat, 4 zabójstwa. No, już się to tak <laughs> Ale, Ilionie, ja teraz tak. poważnie. Jest pewnie trochę tak, no sama też pracuję z, z partnerem, więc jest trochę tak, że że para ma wobec siebie jakieś tam oczekiwania i też chce się wspierać, tak? dawać sobie szansę. Zresztą takim przykładem tego rodzaju wsparcia jest, jest Roman Polański i Eman, Eman, Emanuel Senie, przepraszam, Emanuel Senie, o, ten udał, którzy się bardzo wspierają w, w, ty, w tych karierach i on ją obsadza jednak w rolach i to znaczących, w swoich filmach. No i teraz ty masz męża, który. Jest reżyserem, wtedy, kiedy byłaś w ciąży, rodziłaś dzieci, postawiliście na jego karierę, o czym opowiadałaś w jednym z wywiadów. No to jest gdzieś tam takie oczekiwanie, wiesz, jestem aktorką, dobrze, dzieci już są większe, no to może teraz główna rola w twoim filmie. Jak to u Was było, że to się nie zdarzyło? Wiesz, e, wtedy był również pęd na robienie filmów akcji, a Krystian wyspecjalizował się w filmach akcji, w związku z tym, e, dopiero dzisiaj mamy większe otwarcie na to, żeby główne role w filmach akcji grały kobiety. Ja nawet sobie wymyśliłam jedną rolę w e, jego filmie i powiedziałam, słuchaj, zobacz, to jest e, taka, taka, taki pułkownik, facet, który gra w, w, w filmie Screamers. Ja mówię, dlaczego to jest facet? Może ja bym zagrała? A on mówi tak. Jeżeli chcesz to zagrać, to musisz pójść do producentów i musisz ich przekonać, czyli to musi być tak zwane przesłuchanie. No i poszłam, i przesłuchanie się odbyło i dostałam tę rolę. Czyli jak ja najpierw rozgadać tak to dookoła. Do tak jest, to do, dookoła. Drogą oficjalną. drogą oficjalną, oczywiście, dlatego że no, no niestety takie były rzeczy, że, 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 że faceci mm, mieli większą siłę. A ja miałam może jeszcze wtedy zarodki do tego, żeby być taką bardzo niezależną, ale to były dopiero zarodki. Czyli tu chcę powiedzieć, że dementujemy tym samym, tym właśnie wywiadem. Tego rodzaju plotki, że w show biznesie i w filmie to się wszystko po znajomości załatwia? Nie. Nie? Tak się okazuje? Nie. Liliana, przeżyłaś w sumie z tego, co opowiadasz, dwie emigracje: z Polski do Stanów mm. i ze Stanów do Kanady. Mm. Którą, która była dla ciebie łatwiejsza? Mm, wiesz, zawsze powiem, że każdy kraj to jest zupełnie inna bajka i to jest zupełnie zaczynanie od początku. To, że ja w Polsce osiągnęłam pewnego rodzaju sukces i byłam po Amerykańsz, kto to się nazywa The Young Upcoming Starlet. Nic nie znaczyło w Ameryce. Oni takich papierów jak Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zerwerowicza w ogóle to ich nie interesuje. Oni chcą zobaczyć, tak, oni chcą zobaczyć, co ty właściwie sobą reprezentujesz. I jeżeli mogę powiedzieć, ja przede wszystkim postawiłam, postawiłam na to, żeby ten język wyszlifować i żeby być widziana, a Nowy Jork mi to zapewnił. Być widziana to znaczy, no teraz to się robi tylko off, online, a wtedy było po prostu chodziłaś na wszystko, co się działo i robiłaś. Tą, 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 tą pracę, żeby ciebie zauważono. I właśnie taka soap opera i to, że ja wchodziłam tak zwanymi kroczkami małymi, czyli każdy schodek liczył się. I potem z tego, że ja poznałam ludzi w na tym etapie pozwoliło na to, żebym potem poszła wyżej i potem dalej i dalej. A to, że ja się zakochałam akurat w reżyserze, który był francuskojęzyczny, a ja mieszkałam w Los Angeles i ja go sprowadziłam do Los Angeles i on dostał najlepszą reprezentację, to też znaczy, że ja miałam większą jakby siłę tego, żeby Człowieka, którego kocham, popchnąć do przodu, i myśmy to robili razem. Dla mnie to było zawsze takie sprawcze, że ja mogłam działać w tym biznesie, i to była dla mnie moja pasja. Kocham ten film. Film jako film kocham branżę filmową, ale przede wszystkim kocham bycia, bycie, byciem artystką, bo aktorka to jest za mało. Prawda? To jest taka odtwórcza rola. Dla mnie bycie również i, i czytaniem scenariuszy, robieniem projektów razem, to, to, to mnie zawsze napędzało. Czyli chcesz powiedzieć, że to dla niego zrezygnowałeś z romansu z Wesleyem Snipesem? Nie dla niego, dla siebie się siebie, Ten, on mnie nie interesował, no po prostu. gdybym miał coś interesującego, to może, może. Nie, ale to ja, ja jestem dosyć lojalną osobą, to znaczy, jeżeli się zakochuję, to nie bez powodu. <gdybyś> zakochuję się, mam dzieci, jestem matką, szczęśliwą twórczynią, czegoś kreuję. Także kreacja dla mnie jest na porządku dziennym, czymś, co mnie bardzo dodaje skrzydeł i daje mi, jak to się mówi, raison d'être. Ale wróćmy na chwilę tutaj emigracji, czyli mamy te Stany i potem ta Kanada. Mhm. Z tego, co opowiadasz, to tak, mam trochę takie wrażenie, że Stany były fajniejsze. To znaczy, wiesz, no, Stany to jest to, to miejsce, w którym aktorka powinna być, prawda? To jest, to jest taka pożywka, to jest, to jest najlepsza ziemia, na której można znaleźć. No, a Kanada to było rodzenie dzieci, to było popatrzenie na ten piękny, niezwykły kraj, z przyrodą, taką, że w ogóle wiesz, no, możesz się znaleźć w parku narodowym z moim obecnym partnerem, i nie ma nikogo, i ty łowisz ryby. I te ryby praktycznie do ciebie mówią. Czyli tam się szuka spokoju. Bardzo. Tam się szuka spokoju, tak. Ale z drugiej strony stamtąd pochodzą jedni z najlepszych i największych reżyserów w tej chwili, na przykład Denis Villeneuve, który, a propos, ma córkę, z tej samej szkoły, w której moja córeczka była, i one sobie robiły małe, małe, takie etiudy filmowe, i ja pamiętam, jak Denis ją odbierał ze szkoły, a dzisiaj co robi? Dzisiaj robi największe filmy, które dostają same Oscary. Także to jest niesamowite, że my jesteśmy taką rodziną filmową. I muszę powiedzieć, że, że Montreal to jest kolebka znakomitych reżyserów i jednym z nich jest ten mój drugi mąż. Christian Dugier. Zatoczmy w takim razie jeszcze raz koło, bo już tak. raz je zataczałyśmy dzisiaj. Wrócisz do Polski na stałe? Wiesz co, ja zawsze jestem jedną nogą, czyli gdyby można było stworzyć most powietrzny, który byłby troszkę krótszy niż ten, który jest, bo tam są dwie nogi, bo jeżeli do Montrealu lecę, to muszę gdzieś zawsze za, jakby się zatrzymać. Ja już stworzyłam teraz taki most powietrzny między Warszawą i Toronto, ponieważ mam w Toronto metę, no i tam sobie właśnie je, jestem I, i myślę, że jednak ta, jednak ta Warszawa i ta, pol, ta, pol, ta polskość jest we mnie. To, tego nie można wyrwać. Z korzeniami ja się znajduję lepiej w, w, w Polsce i jednocześnie w Kanadzie mam Fundację Liliany Komorowskiej dla Sztuki, która y, promuje polską kulturę i jadę teraz do Ottawy na y, wielkie wydarzenie, które się nazywa Salonem Poezji Liliany Komorowskiej i Wisła naszym Polska będzie, będzie naszą piękną poetką noblistką którą będziemy cytować i z jazzowym e, kwartetem na Dimączach. także zapraszam wszystkich to będzie ambasada w Ottawie 24 a konsulat polski 25 maja mhm. Jak tak cię ja to Wracasz do tej Polski na stałe. Czy? Słuchaj, no ja ci powiem, że ja, ja wracam co, co najmniej raz w miesiącu albo co, raz na drugi ja Nie wiem, jak to się nazywa. No ja mówię, że to ja, ja jestem rozkraczona troszeczkę, wiesz, między Polską i Kanadą. E, także e, czy ja wrócę tak na stałe. Ja nie wiem, bo ja, ja już nie rozumiem tego słowa. E, jak to się mówi emerytura? <laughs> Zapomniałam nawet. <laughs> także ja, ja nie wiem, jeżeli by była gdzieś emerytura, to może. Nie wiem, no nie wiem gdzie. Ale czujesz, że twój dom jest gdzie? W Polsce czy w Kanadzie? Wiesz, ja mam, ja mam dwa domy, a właściwie mam trzy domy, bo mam Montreal, <torto> Toronto i Warszawę. Także to są, to są te moje dane. Jeszcze nie zdecydowałam, także pozwól, że nie mogę zdecydować. Ja nie jestem taką osobą decyzyjną, która albo, albo. Nie, trzeba wiesz, myśleć, że, że, że to można połączyć. Jasne. Mhm. Mhm. No właśnie, jak tak Cię obserwuję, to mam takie wrażenie, że tą swoją, w cudzysłowie, emeryturę spędzasz pięknie, bo dużo podróżujesz, w Twoim życiu zawodowym stale dzieje się bardzo dużo. No to właśnie to, co się dzieje. Co się dzieje? No więc można mnie zobaczyć na playerze player.pl. Taki jest duży serial Pańczyna, który, który w zeszłym roku wszedł na, na ekrany TVN i teraz można go zobaczyć na tak zwanych kanałach streamingowych z Joasia Kulik, Jarosław Baka, jakaś świetna, świetna historia thriller, w którym ja gram Ewę Wolańską kapitana. Także to, to jest to, 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 co się dzieje. Ja policja. Tak? Tak? Ja również e, piszę książkę o mamie, ulotna kariera Henryki Komorowskiej. No i, e, tu chcę dodać, że mama e, Liliany była mm, tancerką. Tancerką, choreografem, pedagogiem i, wielu, i reżyserem. No i kończę e, również e, takim filmem dokumentalnym o Andrzeju Wajdzie. No to wróćmy jeszcze na chwilę, pociągnąć jeszcze ten temat emerytury, bo on naprawdę mnie interesuje. Mhm. No to... Przejdziesz kiedyś na tą emeryturę? Nie, nie, nie. Dla mnie m, naprawdę. Nie ma takiego słowa w słowniku pod tytułem emerytura. Nawet jeżeli mam kartę, która się nazywa karta emerytury, to ja się z tego śmieję. Dlaczego? Dlatego, że m, im bardziej idziemy w życie i im więcej mamy do zrobienia, do zrobienia w sensie pomocy komuś, zrobienia czegoś, bo mnie te tematy, ponieważ ja z aktorki zrobiłam się reżyserką filmową. A te tematy reżyserii przychodziły do mnie od ludzi, z którymi nagle się spotkałam. I oni mówią, ja muszę coś takiego zrobić, ale nie wiem jak. I wtedy się okazywało, że ja mam pomysł. I ten pomysł nagle się realizował. I nagle znajdowałam ludzi, którzy mnie popychali. Znakomita producentka w Montrealu, która właściwie jest Oscarową i jednocześnie dostała też Cannes. Największe nagrody, jest żoną jednego z największych reżyserów w, w Quebecu, w Kanadzie, Deniarka. Ona mi powiedziała, Liliana, jeżeli ty chcesz zrobić film o kobietach z rakiem piersi, i ja widzę, że ty szukasz reżyserki, ja widzę, że ty jesteś reżyserką. Ja mówię, ale jak to, jak to ja? Ja będę twoją producentką pro bono. Czyli idziesz i robisz to naprawdę i nagle. Popchnęła mnie. Czyli, jeżeli masz ludzi wokół siebie, których ściągasz i którzy są tobie życzliwi i nagle mówią, Ty możesz to zrobić, to nagle wchodzi w ciebie takie światło, które mówi, No dobrze, jeżeli ona mi mówi, a ona wie, co robi, prawda, jest osobą niezwykle doświadczoną i jeszcze mi chce pomóc, zupełnie za darmo, to dlaczego mam tego nie zrobić, no? Więc to jest, to jest wiesz, to jest taki um, spirala um, takiej, takiej motywacji, że, że nie można się zatrzymać. No i ja sobie nie wyobrażam, żeby pewnego dnia Powiedziała, no dobrze, skończyłam już pracę i teraz nie wiem co robić. Albo co będę odpoczywać? Ręce za głowę! Ja bym chciała powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz: to jest apel do wszystkich. Moi drodzy, każdy, kto organizuje jakiekolwiek spotkanie z kobietami, a już zwłaszcza z emigrantkami, to zapraszajcie Lilianę na wszelkie przemowy. Bo ja muszę powiedzieć, że jestem, obstawiam tak bardzo z grubsza i średnio, że jestem ze 20 lat młodsza od Liliany, ale ona ma więcej energii! To mi właśnie mówią, co, co, co robisz z tą energię i skąd ją czerpiesz? Skąd ja czerpię tę energię? Ona jest energią uniwersalną, to znaczy uniwersum, czyli wszechświata. Czyli wiesz, rano, słońce, dobrze się wyspać, kochać przede wszystkim, mieć miłość w sobie i tę miłość rozdawać. Ale, ale co, jest, co jest sekretem naszego życia? To, że... że My mamy powód do tego i, i, i wdzięczność za to, że jesteśmy na tym świecie. Ja myślę, że mm, ja miałam trudne dzieciństwo. Nie powiedziałabym, że pod górkę, ale wiecie, no nie, nie dosyć, że komunizm, to jeszcze miałam jakieś tam problemy zdrowotne przez tyle, tyle, tyle lat. Ale z tego wszystkiego się wyciągnęłam, no i teraz dla mnie właśnie każdy dzień jest darowany. Jak widzę moich rodziców, które odchodzą powolutku, mama 4 lata temu, tatuś jeszcze ciągle ma 93 lata i poznaje mnie i rozmawia ze mną. To ja sobie myślę, jeżeli oni tak pięknie żyli, no to dlaczego ja mam tego nie ciągnąć dalej? Ja mam gdzieś w sobie może mm, dobry DNA, może taki był moment, że, mm, że urodziłam się w, w, w tej rodzinie, a nie w innej, i ta, i ta miłość, którą oni mi dali, jest darem, który ja chcę przekazać dalej. Liliana, na koniec już będziemy zmierzać do, do finału, choć chętnie rozmawiałabym z tobą następną godzinę, ale będziemy trosz, troszeczkę przedłużać, więc, mhm. więc zmierzajmy do finiszu. Mhm. I na koniec powiedziałaś dużo o różnych swoich planach życiowych. No to pokuśmy się o taką małą listę marzeń. To zresztą jest tradycją tego podcastu. E, powiedz o jednym marzeniu z każdej kategorii. Kim chcesz być? Ja chcę być przewodniczką, osobą, która daje piękne, mądre rady ludziom, którzy tego potrzebują, a jest ich bardzo dużo. Także to by była cudowna misja dla mnie, bezemisyjna. Ja Także to dla mnie by było piękne, być przewodniczką duchowo. Co chcesz robić? Co chcę robić? E, ja cały czas chcę. <laughs> Lista jest ogromna i duża, ale żeby. jedno, to chcę skończyć film Wajda, dokumentalny, w którym. Wajda jest jednym z największych mistrzów kina światowego, a on stworzył taki taką tęczę ludzi, artystów na świecie, których dotknął, nie tylko artystycznie dlatego, że dał im życie artystyczne, ale również tych, którzy nie, nie byliby dzisiaj tymi, którzy są, ponieważ zobaczyli jego film Popił diament i wiele innych. Między innymi Martin Scorsese. Jeżeli skończy ten film i ten film ujrzy światło dzienne, to będzie dla mnie no, moja misja spełniona. No, i na koniec, co chcesz mieć? Co chcę mieć. Ja, mieć? Mieć, chcę takie same życie, jakie mam dzisiaj, wiesz, pełne świetnych projektów, pełne e, radości życia moje, moje, mojej rodziny, która jest ze mną e, i, i wszystkiego, co się kręci wokół, czyli e, właściwie chciałabym, żeby ono. Było jak, jakbym mogła zatrzymać to życie i żeby ono się toczyło. Można by powiedzieć, że chciałabym, żeby ten dzień się zdarzył jeszcze raz i codziennie. Tak samo, naprawdę, byłoby cudnie. Wiesz, jest taki film, który się nazywa Great Half Dog, wiesz, czyli taki film, w którym aktor budzi się codziennie w tym samym miejscu. Jak zaczyna od tego samego i to się kręci, nie może przestać. Ale dlaczego? Dlatego, że, to, że dla mnie to jest te kwintesencja tego, że jestem zdrowa i mam dużo fajnej energii i dużo świetnych pomysłów i dużo projektów. Także chciałabym, żeby to się tak zatrzymało. To się w Polsce nazywało Dzień Świstaka. O tak, Dzień świstaka. świstaka, to jest dokładnie to samo. Tak, tak, Dzień Świstaka. Lila, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powiedz jeszcze, jak cię znaleźć w social mediach, tak żeby ludzie mogli e, obserwować, co się u ciebie dzieje na bieżąco. W social media jestem na e, Instagramie Lila Komorowska i e, w, m, na Facebooku Liliana Głąbczyńska-Komorowska, mój fanpage. I to chyba tyle. No jestem na LinkedIn i tak dalej, ale, ale przede wszystkim Instagram. Jeśli będziecie obserwować Lilianę na Instagramie, to gwarantuję, że będziecie na bieżąco, co się dzieje. Ja to robię i wiem cały czas, gdzie Lila podróżuje, co się dzieje filmowo, a dzieje się bardzo dużo, bo w polskich filmach, jak wspomniała, też ją i serialach też ją możecie zobaczyć. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam również na moje social media modanasukces.com, Magdalena Radomska, Instagram, Facebook i YouTube. Dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie. あっ。